Witam Państwa na 30. sesji Rady Dzielnicy 12. Na podstawie przed chwilą listu orzecznictwa obecności stwierdzam, że posiadamy kworum, posiedzenie jest prawomocne i otwieram 30. sesję Rady Dzielnicy 12 z następującym porządkiem obrad. Przyjęcie protokołu 29. sesji. W punkcie 4. omówienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. W punkcie od A do H to są uchwały, może pokrótce w sprawie. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dzielnicy. Punkt B w sprawie delegowania radnych. Punkt C w sprawie zadań pierwotowych projekt Komisji Sportu. Punkt D projekt Komisji Sportu. Również realizacja zadań pierwotowych. Punkt E warunki zabudowy dla inwestycji z garażu projekt Komisji Architektury przy ulicy Wierzanowskiej. Punkt F ulica Kotocicka w Krakowie również warunki dla zamierzenia inwestycyjnego. Punkt G w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej dla zadania pod nazwą budowa skate parku w Wielibonedze. Punkt H w sprawie opinii dla projektu zagospodarowania projekt Komisji Infrastruktury. Czy ktoś z Państwa ma uwagi na porządku obrad? Proszę bardzo. Ja bym prosił o wycofanie tego punktu H. Dobrze, może ja uzasadnię, że punkt H zostaje wycofany ze względu na to, że pojawiły się opinie, które no, są sprzeczne z tym, co inwestor przedstawiał, a mianowicie pojawiła się opinia Wydziału Kształtowania Środowiska, która negatywnie odnosi się do przekazania tych działań dla całości inwestycji. Nie możemy tego, można powiedzieć, rozpatrywać, mimo że inwestor zapewniał tu na spotkaniu do pytania. Dlatego wycofujemy to do porządku. No wycofujemy to porządku. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pan. Dziękuję uchwały komisji. To będzie punkt. To nie musiał być głosowany, to na przewodniczący komisji w imieniu komisji mam rozumieć to wycofał, tak? Dobrze. Proszę bardzo. W sprawie dofinansowania monitoringu dla 15 roku. Czy ktoś, proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w porządku obrad? Nie widzę. Proszę, proszę. Ja chciałem prosić o wycofanie z porządku obrad punktu G w sprawie rozpoczęcia procedury. Chyba pan to prosi. Dobrze, w związku z tym, że to jest projekt komisji, wycofuję to, można powiedzieć, a więc wycofany jest punkt H i punkt E. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa tak w imieniu komisji zgłaszał projekt. Tak. Wobec powyższego poddaję pod głosowanie, czy projekt uchwały gdzieś jest? Tak. Jest pan. Przepraszam bardzo. Wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad projekt Komisji Bezpieczeństwa. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 29. sesji Rady Dzielnicy 12. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, że proszę go poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu 29. sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła do porządku obrad, przyjęła protokół z 29. sesji.